Dzień dobry, moi drodzy. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w Ostródzie, w letniej stolicy Warmii i Mazur. Warmii i Mazur. Mimo że dzisiaj nie w szczycie sezonu, bo jest marzec, to całą drogę towarzyszyło nam słonko. Teraz słońca nie ma, ale moja kurtka jest w kolorze słońca i miejmy nadzieję, że ten odcinek będzie bardzo pozytywny. Trzecia liga, styl życia. Będziemy na meczu grupy pierwszej. Sokół Ostróda kontra Mławianka Mława. Jeden z najpiękniej położonych stadionów. W oddali na pewno widzicie wszystkie cztery Jupitery. A my, moi drodzy, jesteśmy na Molo w Ostródzie. Najbardziej reprezentacyjne miejsce tego miasta. Usytuowane w literę L. A obok mnie Bulwar Europejski, którym się przechadzaliśmy. Amfiteatr, liczne kawiarnie, restauracje, które tętnią życiem w okresie letnim. Tutaj, moi drodzy, w tym amfiteatrze dzieją się rzeczy. Grają koncerty, jest naprawdę wesoło. Idziemy zobaczyć to z bliska i przede wszystkim z góry. Warto dodać, że jest to nasz debiut, jeśli chodzi o trzecią ligę, grupę pierwszą. Drużyny z Podlasia, z Warmii, Mazur i z Mazowsza grają w tej lidze. Arbiter z Gdańska, patrzyliśmy, dobra trasa, którą jechaliśmy, trasa numer 7. Jak już wyjedziecie za Modlin, naprawdę dobrze się jedzie. Można powiedzieć wiatr od morza, nie od morza, od wody, ale trzeba powiedzieć jedno, że chłodek jest dzisiaj i ten wiatr, który jest taki zimny, no potęguje to wrażenie. Ale miejmy nadzieję, że piłkarskie emocje nas rozgrzeją. I nie tylko, chcemy wam pokazać też atrakcje turystyczne, no i przede wszystkim jedzonko. Idziemy. Się bulwarem europejskim wzdłuż jeziora Drwęckiego, no i trafiliśmy na ptasi bufet. No i co tutaj można zrobić? Można, masz 2 złote? Się wkłada. Orzesz kur, już są, już. Zobaczcie, chodźcie tutaj bliżej, chodźcie tutaj, chodźcie tutaj. Cip, 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 cip. Chodźcie, chodźcie, mnie was tutaj potrzeba. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie tutaj. O 2 Piotrka, troszkę gołąbki. Jadłeś kiedyś gołąbki? Czekaj, kaczkom też trochę dam. Bulwar Europejski, wyjątkowe miejsce. Możecie sobie, tak jak ja, nakarmić kaczki. Kaczkom też trochę, proszę bardzo. Możecie dojść do amfiteatru. Idziemy w jego kierunku. Amfiteatr bardzo efektowny. Jak przeczytałem komentarze w internecie, każde polskie miasto powinno mieć taki amfiteatr. Ja się zgadzam. 2,5 tysiąca miejsc i całość jest zadaszona. Musicie sprawdzać kalendarz. Jeżeli jest w Ostródzie ten koncert, przyjeżdżacie. Siedzicie, oglądacie, słuchacie. Podobno bardzo dobre nagłośnienie. O Jezu, atakują nas! Już nie mam! Patrz, patrz jak wydziobuje. Chcą ostatnie pieniądze. Ostatnie pieniądze mi zabrać. Zobacz, co robi ten? Zobacz, to tak jakby... O Jezu, patrz! Atakują, bo chcą jeść. I widzą moją żółtą kurtkę. Nie mam już! Nie mam już drobnych! Moi drodzy, Zamek Krzyżacki w Ostródzie, znajdujemy się na jego dziedzińcu. Jest tutaj zlokalizowane muzeum. Chyba ekspozycja, która na mnie wywarła najlepsze wrażenie, jest to sala napoleońska.
gdzie znajdują się eksponaty z czasów, kiedy tutaj w Ostródzie stacjonował m.in. sam Napoleon Bonaparte w 1807 roku. Prawie 2 miesiące po bardzo ciężkiej kampanii zimowej Napoleon tutaj osiedlił się i tutaj właśnie w Ostródzie ten zamek stanowił jego główną kwaterę, można powiedzieć, dowodzenia. Jest też wystawa czasowa związana z roślinnością, ale ja z roślin to najbardziej lubię te, które są obok kotleta. Co mi się podoba w Ostródzie, że to wszystko jest zlokalizowane bardzo blisko. Nie tak daleko stąd byliśmy i widzieliśmy śluzę, która jest charakterystyczna dla Ostródy i jest jednym z elementów kanału elbląskiego, bo jak będziecie tutaj w lipcu czy w sierpniu, to zorientujecie się, że jest tutaj zlokalizowany przy jeziorze Drwęskim, przy molo, przystanek żeglugi, która prowadzi nas właśnie kanałem elbląskim. Wspomniałem o jeziorze Drwęskim. Zaledwie 50 metrów od molo znajduje się graffiti w formie komiksowej i są tam przedstawione przygody świętego Jerzego. Wszystko jest to w takim humorystycznym ujęciu, a głównymi bohaterami oprócz świętego Jerzego są smoki. Zaledwie kilka minut od naszego apartamentu, ale również od miejskiego stadionu znajduje się miejska plaża. Moi drodzy, to tutaj w okresie, kiedy są organizowane w Ostródzie festiwale muzyki tanecznej, a także muzyki reggae, uczestnicy kąpią się, moczą nogi po trudach festiwalowej nocy. Obok wieża Bismarka, jedna z 17 tego typu wież, obecnie zamknięta, no bo nie jesteśmy w sezonie. Jest to wieża widokowa, zbudowana na przełomie XIX i XX wieku. Ta pochodzi z 1902 roku. A za moimi plecami, zobaczcie, panorama Ostródy. Dzisiaj wyjątkowo pogoda. Chodzę w okularach, ale to nie dlatego, że jestem zmęczony dniem wczorajszym, ale dlatego, że niesamowicie praży słońce, mimo że jest taka delikatna, chłodna bryza, która no, powoduje, że jest naprawdę chłodno i gdyby nie kalesony, to na pewno byłoby mi zimno. I gdybym dzisiaj albo jutro wygrał szóstkę w lotto, wygrałbym, to na pewno przyjechałbym tutaj z całą rodziną do hotelu Radisson, który jest za moimi plecami, ma 5 gwiazdek i widać, że kosztował miliony monet. My, moi drodzy, powoli udajemy się, żeby się zameldować. No i się przede wszystkim zregenerować. Jutro przed nami dzień mocno piłkarski. Dzisiaj było sporo atrakcji, ale podoba nam się w Ostródzie. Miejmy nadzieję, że przy okazji tego meczu no będą fajne emocje. Spodziewani są kibice gości. Dzisiaj dostaliśmy informację z klubu, że z Mławy bardzo dobra trasa, więc sporo osób ma przyjechać. Podobno tylko kobiety z dziećmi. Taka informacja. Rodziny z dziećmi. Kilku mężczyzn, czyli ojców tych rodzin, też się pojawi. Być może będą mieli szaliki, być może będą mieli flagi. Jak to będzie? Zobaczymy. Stadion pięknie położony, stadion efektowny. Jeżeli taka pogoda będzie jak dzisiaj, to myślę, że będziemy świadkami nie lada widowiska. Idziemy grzecznie spać, śpimy oddzielnie, w oddzielnych łóżkach, w piżamach i w szlafmycach. Dobrej nocy, do jutra. Cześć. Dzień dobry, moi drodzy. Jesteśmy na środku Murawy za 60 minut. Niespełna. Rozpocznie się spotkanie trzeciej ligi, grupy pierwszej. Sokół Ostróda kontra Mławianka Mława. Zapowiadają się emocje, będą kibice. Sędziowie z Gdańska już dojechali, rozmawiałem. Piękna trasa, godzinkę 20, właściwie półtorej godzinki i są na miejscu. Cieplej, cieplej na pewno niż wczoraj. Mniej wieje. Idealna pogoda do tego, żeby grać w piłkę. Będziemy tutaj z kamerą, będziemy się przyglądać. Jeżeli będą kontrowersje, zrobimy VAR i pomożemy sędziom. Nic, tylko grać i wygrywać. Ekipa z Mławy już przyjechała. Będę przyglądał się oczywiście znanemu i lubianemu napastnikowi Odilonowi. Odilon to jest no, w tej trzeciej lidze znany napastnik. I oczywiście ten mecz, żeby były jeszcze większe emocje, jest na moim kuponie. I ja tutaj liczę na grad bramek over 2,5 w meczu Sokół Ostróda Mławianka Mława. Moi drodzy, zapoznajemy się z obiektem. Idziemy zobaczyć, jak to wszystko wygląda. No i co? Emocje. A która liga? Tam jest napisane. Dokładnie ta. Trzecia liga. Czego chcieć więcej? Idealna pogoda. Piłkarska sobota przed nami. We'll be right back.
Słuchajcie, jesteśmy na ławce gospodarzy ekipy Sokoła Ostróda. Na co zwróciłem uwagę? Na te, przepraszam, ale muszę to powiedzieć, zajebiste fotele. Mięciutkie, skórzane. Ja się czuję, jakbym był w jakimś Lamborghini. W ogóle, widzieliśmy w Ostródzie Lamborghini, zielone. A, McLarena, przepraszam, ale wyglądało jak Lamborghini. Zatrzymałem się, wyszedłem z samochodu, bo myślałem, że to Kuba Wojewódzki. I krzyczę, Kuba, Kuba, patrzę, a za kierownicą jakaś typiara. No także, to nie był Kuba Wojewódzki. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 miejsc. 16 foteli. Jest ekipa też ratowników, zobaczcie. O 14 w sobotę. Siadamy, teraz kawka, szybka toaleta, muszę troszkę przypudrować nosek i zaczynamy to widowisko sportowe. Leżała piłka i ta piłka będzie dzisiaj na boisku latała w jedną i w drugą stronę i potem znowu w jedną i w drugą. I cały czas... Przyjechali. Rozpoczęło się spotkanie 20. kolejki trzeciej ligi grupy pierwszej Sokół Ostróda kontra Mławianka Mława. Widzimy, że przyjechali kibice gości, powoli się tutaj lokują, rozstawiają swoje barwy i flagi, a my będziemy bacznie przyglądać się i na ten telebim, i na to, co się dzieje na boisku. Idealna pogoda do gry, myślę, że około 7-8 stopni, nic tylko grać. Na zielono ekipa Mławy w swoich tradycyjnych strojach, a na niebiesko Sokół Ostróda, trójka arbitrów z Gdańska, którym pomogłem. Poprosili mnie, czy mógłbym otworzyć bramę szerzej, żeby wszyscy mogli wejść, i pomogłem. Otworzyłem i zdążyłem jeszcze nagrać relację na Instagram. Sprytny chłopak ze mnie, Szpilbuś. Dziękuję. Minuta spotkania, cały czas bezbramkowo, ale znaleźliśmy swoje miejsce, znaleźliśmy idealne miejsce, idealny kąt, pod którym będziemy. Uwaga, sytuacja tutaj dla ekipy z Mławy. Co zauważyliśmy przez ten pierwszy kwadrans? Nieliczna grupa, myślę, że około 30, może 40 kibiców gości, ale dość głośna i mają bęben. Pewnie uzupełniają płyny, bo mi też by się przypomniało, że tak zaczynam mówić i tak czuję, że powoli tych płynów zaczyna brakować, także chyba zaraz udam się do jakiegoś miejsca, gdzie można te elektrolity nadrobić. Więc wypadałoby, żeby teraz w tej pierwszej połowie z jedna, może dwie brameczki wpadły. Co tu się wydarzyło? 23 minuta. Zamiast patrzeć się na boisko, to czytałem komentarze w internecie. Przepraszam. Bramka dla MKS-u Mława. Mówiłem, że tej bramki potrzebujemy w pierwszej połowie. Uwaga. Mateusz Stryjewski, 1-0 dla Mławianki, bezpośrednio z rzutu wolnego. Chłopak tak się cieszył, że od razu wskoczył. Myślałem, że jak taka małpka w zoo. Prawie, że przeskoczył barierkę u swoich kibiców. Dobra, Pio. Wynik remisowy 1-1. Fajny mecz, emocjonujący, coraz bliżej zieloności na kuponie, bo gramy over 2,5. Dobrze prowadzi ten mecz arbiter z Gdańska. Czyli karny był. Karny ewidentny, bardzo fajna akcja. Napastnik bardzo mądrze się zachował, zastawił się. Podoba mi się styl prowadzenia arbitra, krótko trzyma zawodników, nie daje sobie w kaszę dmuchać. Bramki kolejne to kwestia czasu. Zaczynają się emocje, moi drodzy, emocje na ławkach. Decydujący moment tego meczu, mam 55 minutę. Za chwilę tutaj coś wpadnie, bo z obu stron... O, uwaga, teraz szansa dla Mławianki. Ależ była sytuacja. Trochę zawodzi mi Odilon, liczyłem na to, że no, jest większą tutaj indywidualnością w tym zespole, ale póki co na razie tego nie pokazuje. Herbatka bardzo dobra. Nie powiem, trochę postawiła na nogi człowieka, który... Po prostu mało spał. Ty!
60 minuta, dwie zmiany w ekipie Mławianki. O, czekaj, dym. Działo się, delikatna masóweczka, ale sędzia dobrze to zarządził. Dwie kartki, po jednej dla każdej z drużyn. Widzieliście to? Ale bramka, stadiony świata. I trzecim gole grającym numerem 10, Michał Stryjewski. Michał Stryjewski, trzecia bramka. Chyba w ogóle dwie albo trzy strzelił. On, mega zawodnik, mega grajcar. A ta bramka, stadiony świata, 25 metr, Widły. Mówiłem, że będziemy cicho, mówiłem, że będzie over 2,5. No ale liczyliśmy też, że Sokół jeszcze tutaj coś strzeli. Ale taka jest piłka. Atakowali, przeważali gospodarze, a goście kontrowali. Zapiszcie to nazwisko, Stryjewski. Naprawdę chłopak potrafi grać w piłkę. Moi drodzy, MVP oczywiście Stryjewski, hat-trick w tym spotkaniu. Zwróciłem na tego zawodnika uwagę. Na pewno dzisiaj są jacyś skauci, to nazwisko w kajetach swoich zapisali. Jakość piłkarska i indywidualności przeważyły o zwycięstwie ekipy z Mławy. 5 bramek, dawno już na naszym meczu, gdzie jesteśmy i gdzie kręcimy kino drogi, nie było tylu bramek. Fajny mecz. Nie wiem, czy w tej kolejce w Ekstraklasie będą mecze o podobnym poziomie emocji i zwrotów akcji. 5 goli Mateusz i Michał Stryjewscy zapisani w notesie moim i wszystkich, którzy byli na tym meczu. Fajna postawa kibiców z Mławy, którzy przyjechali. Na pewno będą mieli wesoły powrót, a my, moi drodzy, czekamy na ten moment, na który czekaliśmy długo. Jedziemy po emocjach piłkarskich na emocje kulinarne. Jedziemy jeść do knajpy. Zaczynamy biesiadę, moi drodzy, od deseru. Zobaczcie, poprosiliśmy pana, bardzo miłego pana, o coś lokalnego, regionalnego, więc mamy mikołajski lager. Niesamowicie przygotowane butelki pod względem temperatury. Muszą mieć jakąś magiczną lodówkę. Czy robię to dobrze, czy robię to jak barman? Ja tylko chciałem powiedzieć, że cały czas barmanka uśmiecha się do Szpilbusia i Szpilbuś do niej machał ręką. Sprawdźmy bukiet. Dodam, że do 13 nie czułem smaku dziś w ogóle, gdyż po prostu mało spałem i kubki smakowe moje się zupełnie się nie obudziły. Czekaj, bo nie włączyłem nagrywania. Moc jest z nami. Jestem na tak. 3 razy tak. Ojej, ojej. Mój żołądek teraz bije brawo. Żur na zakwasie z dużą ilością chrzanu, z kiełbasą i z jajkiem. Boże, jak to pięknie wygląda. Tutaj kucharz jest artystą. Zrobił fajny wzorek. A tutaj kopytka z zasmażaną kapustką i do tego stek karkowy z sosikiem. Jaki sosik? Jaki to jest sos? To jest chyba beszamelowy. Kopytka? Jakie dobre kopytka. Lubię kopytka, a te są kapitalne. Wygląda pięknie i smakuje znakomicie. Krótkie podsumowanie naszych dzisiejszych dokonań, moi drodzy. Byliśmy na stadionie, byliśmy na kapitalnym meczu. 5 goli, bardzo nam się podobało. Teraz jedzonko, a po jedzonku zasłużona siesta i
jedziemy do apartamentu i będziemy liczyć barany przed snem. Kończy się, moi drodzy, pobyt w Ostródzie, apartamenty u Hanusi, lokalizacja. Zobaczcie, w jakich okolicznościach przyrody rozmawiamy. Z jednej strony za moimi plecami Jezioro Drawskie, jedna z wizytówek miasta Ostróda, a dosłownie obok widok na trybuny efektownego stadionu. Miejsce, gdzie można się wyciszyć. Jeden duży pokój z aneksem kuchennym, drugi mniejszy. Do tego łazienka. Szpilbuś był zadowolony, bo była klasyczna wanna. Słowo jeszcze na temat internetu. Internet był, działał, ale był to bardziej internet do przeglądania stron i wysyłania maili niż do oglądania meczów czy też filmów na Netflixie. Był bardzo sympatyczny telewizor JVC, którego ani razu nie włączyliśmy. Jak przybyliśmy, tutaj był porządek i staraliśmy się również ten porządek na koniec zachować. Widać dokładnie, jak blisko byliśmy zlokalizowani stadionu miejskiego w Ostródzie. Moi drodzy, na tym kończymy. Podobało nam się, byliśmy chyba na najlepszym meczu w ostatnim czasie pod względem czysto piłkarskich efektów, liczby bramek, zwrotów akcji i tak dalej, same superlatywy. Fajny, choć nie najnowszy stadion, ale bardzo urokliwym miejscu. Przyjeżdżajcie na Mazury, na Warmię, przyjeżdżajcie do Ostródy. Na pewno w sezonie letnim jest tutaj jeszcze ładniej, jeszcze piękniej i jeszcze ciekawiej. Trzymajcie się, moi drodzy. Oczywiście tradycyjnie przypominam o lajkach, subach i dzwoneczkach i widzimy się w kolejnych wyjazdach z serii Football Trip. Trzymajcie się, cześć.